Pewnie Was nie zaskoczę, jak powiem, że znowu jesteśmy na grzybach w Borach Tucholskich. Szogun ma znowu ADHD. Ares, chodź tu! Jest zimno ogólnie. 1 stopień chyba był. Dobra, zmieniam zdanie, jest bardzo zimno. To jest nasza miejscówka na prawdziwki, ale na razie nic nie widać. Także może już się skończyły. A później jedziemy kawałek dalej na podgrzybki. Ares musi trochę koszyczek ponosić, żeby się wczuł w rolę grzybiarza. Pokaż się, Arciu. Ale ci pasuje. Mam wziąć już? No to daj. Co to było? To liście. Chodź. Wydaje mi się, że sezon na prawdziwki już się skończył. Pozostają nam tylko podgrzybki. On chyba dostał ADHD na starość i to większe niż miał. Słuchaj, masz dzikie oczy, szelki masz krzywo. Cierpisz na nadpobudliwość, Ares? Czy nie cierpisz? Chyba nie cierpi, chyba mu z tym dobrze. O, znaleźliśmy kość. Zobacz, Ares, czyjaś nóżka. Czyja to noga? Ares, poszukiwacz ludzi. Pilnuję, żeby nikt się nie zgubił. Za chwilę do mnie przybiegnie. Już leci. Sprinter. Jednak geny owczarka to geny owczarka. Musi pilnować, żeby stado było razem. On się cały czas martwi, dlatego on tak dziko patrzy. Bo on się boi, że się pogubimy. Nie, Arciu? Dzisiaj jest duża mgła. Jak jechaliśmy, to nie było widać jezdni. Dobra, jedziemy, Ares, co? Chodź, jedziemy dalej. Wpadłam w dziurę. W jakąś norę wpadłam nogą. Jesteśmy w miejscu, w którym tyle podgrzybków znaleźliśmy. Pojechaliśmy parę kilometrów dalej. Zobaczymy, czy nie zmarzły, bo ja już zmarzłam. Piesku, dawaj nóż. Siad. Daj mi nóż. Trzymaj, trzymaj koszyk. Tniemy go lewą ręką. Jest pierwszy grzyb. Trzymaj nóż z powrotem. Idziemy dalej. Tutaj chodź, myszko. Co ja mam nieść? No to daj. Daj, to ja będę niosła. Ktoś chyba wykosił nam grzyby. Tak myślę. O, tu są poprzewracane. Ktoś tu był, Arciu. Jest grzyb, jest. Proszę nos zabrać, bo utnę. Będzie pies bez nosa. A ty wolisz podgrzybki, tak? Aha, bo ty podgrzybki wolisz od prawdziwków. One są przymarznięte. Widzicie, jest przymrozek. Kulałeś się? Kulałeś się? Resław. Ojajku. Jaki szczęśliwy pies. Jaki szczęśliwy. Tutaj ostatnio znaleźliśmy prawdziwka. O, jeszcze została resztki nóg. Nic nie wyrosło.
Nie, no jest naprawdę bardzo zimno. Nie dziwię się, że te grzyby zamarzły. Arys lubi taką pogodę. Im zimniej, tym lepiej dla niego. Jest o wiele, wiele mniej niż było ostatnio. A raczej tu nikt nie chodził, bo takie duże są. Takie już trochę zgnite. Czekaj, myszko. Ale leć. O Jezu, w dziurę wpadł. Ja też wpadłam w dziurę. Bolało? O, grzybek. Przymarznięty. Złamałam go. Widzisz, to ty wolisz podgrzybki, tak? No to szukaj podgrzybków. O nie. O nie. Chodź. No, powiemy wam, że nie za ciekawie. Za dużo grzybów to my dzisiaj nie zbierzemy. Jak ty myślisz, Arciu? Myślisz, że są gdzieś grzyby? Chodź, wracamy tam. Patrzcie, jakbyśmy przyszli tu ostatnio, to te borowiki byłyby dobre. A w tej chwili są pognite. Ale zobaczymy, może coś się uratuje. Ale tam coś słychać. To wilk. Albo łoś. Coś tam ryczało. Musimy uważać. Aresław, czego ty szukasz w tych krzakach? Borowików? Może jeszcze jakieś znajdziemy. Wzięłam tego wielkiego. Nie wiem, czy coś z niego będzie. Z tego mniejszego może kapelusz. Bo noga jest taka spróchniała. A może coś jeszcze dorobiamy tu. Zobaczcie, następny zgniły. Szkoda, że tu nie przyszliśmy ostatnio. Wtedy pewnie byłyby małe. Dziura? Ale nikt tam nie mieszka? Dobrze, chodź. Chyba się cofnęliśmy do prehistorycznych czasów. Takie paprotki. No nie oszukujmy się, Arciu, jest lipa. Jeszcze pójdziemy tam. Już tyle kółek zrobiliśmy, że nie wiem, w którą stronę jest samochód. Ale na pewno Ares wie. On wie wszystko. Ej, zobacz, tam jest jakiś mostek. Jakaś kładka. To idziemy na drugą stronę. No nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tam nie poszli. Czy to jest lasek coś? Bo tu jest pole. Już idę, Arciu. Za tobą. Zobaczcie, jak pięknie. Słoneczko świeci. Tam jakaś woda płynie. Arciu szczęśliwy. Normalnie marzenie mieszkać pod takimi lasami. Ja bym była przeszczęśliwa. Byśmy codziennie z Arciem chodzili. Jakbyśmy byli sami, to pewnie byśmy poszli daleko, daleko tam. A potem byśmy nie mieli siły wrócić. Zobaczcie, jak ładnie. Arciu, a jakbyśmy zamieszkali w lesie, byśmy kupili dwa śpiwory takie ciepłe, ciepły namiot. Co o tym myślisz? Chciałbyś mieszkać w lesie? Arciu, pięknie tutaj, nie? Też ci się podoba? Schowałam się Aresowi. Widzisz? A mówiłam, nie uciekaj za daleko. Teraz się przestraszyłeś. Chodź tu, Ares. No chodź, nie obrażaj się, chodź. No chodź. Przestraszyłeś się, że zniknęłam? Boże. Mam białą kurtkę, on mnie nie widział. No chodź. Pokaż, co masz w ogonie. Jak to się stało? Jak to się stało, że ty masz gałąź w ogonie? Czekaj, czekaj, czekaj. Przedłużałeś sobie ogon? Chodź, daj mi to. Chodź, ci pomogę, chodź. No chodź. Chodź, ci pomogę.
Ktoś ci dobre doczepy zrobił, bo się trzymały. Ej, wiesz co? Ja nie wiem, czy ja kolejnej smyczy nie zgubiłam. Bo ja miałam ją chyba w koszyku. Albo w samochodzie zostawiłam. Ej, nie wiem, Ares. A ty pić chciałeś, tak? Czy co? Chciałeś pić? No nie wiem, o co ci chodzi, powiedz. Zamurwało go. O nie, zamarzł. No jest tam samochód, tak. Co chciałeś, piciu? Żeby iść piciu, to musimy poczekać na resztę. Bo ja nie mam klucza. Chodź, jeszcze się przejdziemy. Chodź. A jak będziemy jechać dalej, to wtedy ci dam piciu. Ale mu się piciu chciało. A gdzie ty teraz jedziesz? Zmiana lasu. Zmiana koszyczka. Pierwszy grzybek znaleziony. Ładne? Ładne. Ja nie wiem, czy to usłyszycie. Poczekaj, siad. No kurczę, przestały akurat. Takie wycie było, jakby, nie wiem, albo to były psy, albo wilki. Jakaś gromada, jakaś watacha. Nie wiem, mam nadzieję, że to były psy, bo brzmiały jak psy. Jeśli to wilki, to troszeczkę się boję. Nic dziwnego, jakby w borach były wilki. No ale spotkać je, to by było przeżycie. Nie wiedziałabym, czy stać, czy uciekać. Powiem wam, że jak usłyszałam to wycie, to teraz trochę się boję. No ale tam jest jakieś zabudowanie. Cały czas mam nadzieję, że to stado psów tak wyło. Zobaczcie, jak tutaj jest biało. Tutaj wszędzie był przymrozek. Święta idą, Arciu. Ale dzisiaj Ares się nabiegał dużo więcej niż ostatnio. A jeszcze długo będziemy w lesie. I się nie kładł. Także nie wiem, czy kondycję wyrobił trochę. Bo na przykład mi się polepszyła kondycja. Chodź tu! Chodź, bo samochód jedzie. Mi się polepszyła kondycja od tego chodzenia po lesie. I widzę, że on też dużo bardziej wytrzymały się robi. A kto tutaj tak nieśmiało się chowa? Co to za ładny grzybek? Mów, gdzie jest reszta. Nie wydał reszty grzybów, ale my i tak je znajdziemy. Mamy tyle. Jedziemy dalej. Idziemy w inne miejsce całkiem. Dobra, to już ostatnia miejscówka. Arciu zasypiał w samochodzie, a teraz żebra ode mnie chleb. Już siły mu wróciły. ADHD z powrotem się włączyło. Tutaj tu już w ogóle nic nie ma. A miały być podgrzybki na grubych nóżkach. Tak nam powiedziano. A co, ty już robisz papa? Robisz papa? Fajny był spacer? Bo grzybów to za dużo nie mamy. No i znowu Ares był mądrzejszy. Co ja ci mówiłam? I było warto? Było warto zjeść tą trawę? Zadowolony jesteś z siebie? Idź.